No, dawno nie nagrywałem jego filmów. Zrobiłem reupload, bo mi oczywiście usunęli, ale to już kilka razy wspominałem, więc no, lecimy. No i tak se w ogóle piszą. Zauważyłem, że w ogóle on dołączył sobie jako nowy autyzm man i napisałem w ogóle, co oznacza autyzm, żeby się doedukowali. No dobra, możecie wbijać na serwer Discord, ale nie musicie. Zresztą ostatnio, jak wstawiłem taki post zaproszenia, to i tak nie wyszło za dobrze, więc no. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Roblox Skydiving. W poprzednim odcinku zdobyliśmy autobus, a więc teraz będziemy nim jeździć. Dobrze, a więc tak, jak mamy sławną właśnie, to klikamy Next. I moją ulubioną trasą jest Malechowo, gdyż my wstajemy za. No i ten dziad zasrany będzie po prostu sobie zapierdalał busem i w ogóle. Nic za bardzo ciekawego, ale no. Już prędzej w CS2 bym zagrał niż w Roblox, ale zresztą w CS2 też gram jak w CSGO. Nieważne. 6480 zł. Przecież to tylko 5 złotych. No i zapierdala sobie na 5 speedzie. Jego shorts oglądałem, to autobus najszybciej się rozpędza, 400 na godzinę. To nieźle. Szybciej niż Lambo. Oczywiście oglądamy te, których nie oglądałem dawno, nie? Poczekaj, tylko sprawdzę na chwilę, jakie filmiki jego oglądałem w reakcjach. Właściwie ostatnia reakcja to oglądałem jeszcze jego najnowsze filmy, więc z tego co pamiętam, więc chyba nie ma sensu, żebym sprawdzał, nie? Muzykę sobie po prostu tak wziął prosto z dupy i wstawił na odcinek. No. Chyba tego się nie da bardziej podgłośnić, bo będzie za głośno. Ale no. No, w sumie trochę tutaj coś tam posłuchałem napisów i się zgodzę. Do what you gotta do, czyli rób to, co powinieneś zrobić. Ja się z tym zgadzam. Zarówno do dobrych i złych czynów, wiesz o co chodzi. Taki timelapse, bo wieje nudą. Poza tym jakieś dzikie menelozy mu wskakują do autobusu, ale dobra, mniejsza.
To w sumie nic ciekawego, ale warte poświęcenia uwagi. Dobrze, a więc po tym jednym odcinku zachodu. No, jeden odcinek ci to zajęło tak z 80% z tego co wyliczam, jak nie 75%. God damn, boy! Widzieliśmy ponad 10 tysięcy. Przez to patrząc na jakieś lepsze auto. No, kierowca ciężarówki też dużo zarabia, tak szczerze. Ale jak na razie to wszystko, do zobaczenia, żegnam i pa. Ta sama muza jak zwykle, nie? Lecimy do następnego, po co marnować czas? Odcinek, który ma 17 lajków i 600, stał się drugim najpopularniejszym filmem jego. Jestem... No... Filmy, w które wierzyłem, że będą najpopularniejsze, to się stały najpopularniejsze. No tak działa wiara, no. Ale oglądajmy, co ten koleś zgotował. Pewnie dorzucił do tego swoje bolsy, ale nieważne. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Wim Engine Drive. Typ prosi o suby i lajki, tak zauważyłem, a ich nie dostaje. A ja wcale nie muszę nawet prosić o suby i lajki, a je dostaję. Nieźle. Jestem wyżej, mam większy profit YouTube'owy od niego. Chociaż mamy mniej subskrypcji i mniej lajków. Ale co do lajków to nie jestem pewien, ale mniejsza. Tak w ogóle jego kanał powstał pół roku temu. Mój kanał od drugiego założenia istnieje już od 4 lat. God dang it. No. Odcinku mamy za zadanie uciec od najsłabszego auta do najlepszego przed policją. A więc zaczynamy. Policja jest faktycznie wszędzie. Więc jedziemy. Jeszcze policja. To raczej nie policja, że cię tak chce złapać, tylko mafia. Bo powiedzieli, żebyś wypierdalał za bramę, bo cię odholują. Ty nie posłuchałeś, to cię teraz odholują jak cholera. Gościu. Naprawdę. Zesrasz się, jak cię złapią. Dosłownie się tak zesrasz, że hej. Naprawdę. No, mówiłem, że się zestrasz. Koleś chyba nie przewidział. Ma słabą reakcję. Ma słaby czas reakcji. On to zrobił gorzej niż by mój stary po alkoholu. Dobrze, a więc teraz mamy takie auto. To jest Pigeon, krótki, lepszy. Bra. Pizreon, jak ty to nazwałeś, to tam gówno ci da, stary. Więc możesz powiedzieć bye bye. Jeśli wiesz o co chodzi, to dobrze. O kurwa, źle. Jest źle. 15%. Tam się zbliża auto. Mogłem skręcić. Mówiłem, że ci to auto gówno da. No. Zbliża się. Uszkodzone. Policja go tak spowolniła, że straciła go z radaru, bo widzi tylko przodem.
Czaisz? Jest tak głośno, że moja stara ze swoją starą pomyślą, że tutaj jakaś policja przyjechała. Serio. Ale nie, tam pierdolą o czymś randomowym. O Tusku i podobnych politycznych sprawach, więc tam jebać to. I tak się nie skapną, że nagrywam pewnie. No bo im nie mówię o tym, nie? Nawet Tylapse nic nie daje, policja i tak jest szybsza od niego. I to jest smutne i przykre. Współczuję temu gościu. Tak, wcale mu nie współczuję. Ale on miał refleks, nie? Nie uciekniesz! Nie uciekniesz! Ta, zatrzymali cię, jak ty sam spadłeś. Ale to była niesprawiedliwość. Nie dał się złapać, tylko sam uciekł. A mógł dalej jechać. Co za zmarnowany potencjał zwykłego auta. God damn, boy. Z tym razem będziemy i biszuk powetem. Już wyjechał. Szkoła to się nam dobrze rozpełnia. Chodzi blisko. No, wykręciłem. On zapierdala jak Sonic z tym Tylapsem, nie? Idziemy. Jedź dalej. Jedź dalej. Dawaj. Nie zep tego. Szybciej samo zbij niż na niego. Nie! No nie, zapam się. Nie no, ale żeby policja zapierdalała Lambo po ciebie, to naprawdę już jest OP. Serio. Dobrze, więc teraz idziemy i liszu Sima. Ale cały czas tej biszy. O kurde, to nie jak zwykle jeżdżę tam bariaka. Ej, tam już jest mentalka. Ale to będzie teraz zakręt. Właśnie, skręcamy. Te drzwi by się przydało zamknąć. No, a z otwartymi drzwiami jedzie. No nie da się zamknąć, jak ty tak jebłeś z taką prędkością, że to poszlifowało tak te drzwi, że się ich nie da zamknąć. A były same zamknięte. Nic nie zrobisz. No, 130. Nie do nic. Jeb. Dobrze, teraz idziemy gravion. On uniknął policji bardziej kreatywnie niż większość przestępców. Tylko że on nic nie zrobił, a policja się czepia w Polsce o wszystko dosłownie. W przeciwieństwie do fińskich policjantów. Kto oglądał ten short, ten wie, ale ja oglądałem.
Jeżeli wiadomo, o co mi chodzi akurat. CS? To jest sygnał Shikibana. A wydałem go ten jeden z lepszych, ponieważ jest dosyć wytrzymały. Że nie szybki, ale wytrzymały. Serio, tak. No, vanem daleko nie zajedziesz, bo ma malutkie kółeczka i duży... No... Jest dużą bułą. Jak to mam kurwa nazwać? No, w ogóle, główną część auta, no. I policja go pcha jeszcze dalej, co z perspektywy policji jest głupie. Tak szczerze, skoro chodzi o przestępcę, no. On jest przestępcą, bo nie zrobił nic. Oddycha po prostu. O to chodzi. To wszystko, co wystarczy, żeby cię złapali. Oddychaj. Od razu zostaniesz aresztowany na 55 lat więzienia. Albo 69 lat więzienia. Albo 2137 lat więzienia. Albo 13 lat więzienia. Taki memiczny, ten ostatni to jest memiczny numer, akurat cyfra w Turcji. Chodzi o kutas. Jeb! I od razu koktajl Mołotowa efekt. Też się gdzieś jak rozpierdoli Mołotowe, to jeb, od razu ogień wszędzie. Kto grał w CS-a, ten wie. Dobrze, a więc mamy teraz potężniejsze auto. Taki jakby muscle car, ale przynajmniej to co widzę akurat teraz. No muscle car. A więc... Tak, porównajmy go do tego z Hill Climb Racing 2. W sumie nie widzę różnicy. W sumie nie mam czarnego skina, właściwie nie ma praktycznie czarnego skina, jest tylko czarny z paskami. Ale no, to jest oryginalny, ja mam kilka skinów na niego. A to jest ten, który trzymam akurat ten. A na koła? Zapomnij, jest tylko ten, wolę oryginalny. Czekaj, na koła to jest tylko zwykłe i legendarne, zapomnij. Dobra, zaupgrade'ował, bo tak go jebli, że hej, nie da się nic zrobić. Bo on się poddaje jak miękka cipa, ale okej. Okay. Czady się nigdy nie poddają. Wiemy. No akurat w Demolition Derby 2
Też jest taki system pokazywania, którą część uszkodziliśmy, na przykład w Demolition Mode. Także kto wie, ten wie. No i na chuj uderzałeś w to drzewo? No mówiłem, miękka cipa, która się szybko poddaje, bo gigaczady nigdy się nie poddają. Dobrze, a więc pod koniec odcinka pojedziemy tam. Z etykietą. A więc 3, 2, 1. Dobrze, muszę. Tak go rozpieprzyli, że nie ucieknie. Sigma policjanci. Chyba nie muszę tej scenki jeszcze raz pokazywać. A w sumie... Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Midge Drive. Według ankiety chcieliście akurat. A więc tak. Jesteśmy sobie tym motałkiem i naszym zadaniem jest rozpędzenie się, przejechanie przez tą bramkę, wyskoczenie i przeskoczenie nad tymi 5 autobusami. A więc chyba zacznę. Spoiler, to nie będzie łatwe zadanie. Zrobię timelapse, bo za wolno. A to i tak nieco krótki odcinek, ale dobra. Mój jest w chuj długi, bo jest z komentarzami moimi. Nie dziwcie się, dlaczego więc jest tak długi. Oczywiste było, że ten taki maluch to nie przeskoczy ich. Oczywiście ja się spodziewałem, bo oglądałem to wiem. Cóż, nie udało się. Dobrze, więc teraz weźmy wierzchówkę. A więc startujemy. Też nie przeskoczył słabiak. No cóż, znowu się nie udało. Dziwisz się? Masz pecha co do tych samochodów. Bo masz poza tym taką niską rampę, której akurat te kwadraty przypominają mi blok Netherite'u. I nie pytajcie, skąd to ja wiem, bo ja patrzę na ten ostatni z tej rampy, ten blok. Akurat to przypomina blok Netherite'u, ten kwwadrat ostatni, przy tej rampie. Ta, jeszcze bardziej sobie zjebiesz challenge. Dopiero teraz wpadł na ten pomysł, żeby odsunąć. You are a complete idiot. Dobrze, to teraz weźmy i bliższy kosyna, a więc tak. Dawaj, jedź szybko. Jeb. I jeb. O proszę. No w sumie. Odsunął rampę i dopiero wtedy przeskoczył. Co za cep. Przeskoczyliśmy.
Ale za to z drzazgami w aucie. Teraz spróbujmy to auto z kartą graficzną, więc jest. To jest po prostu wentylacja taka. Nie działa. Nie wiem, czy wiesz. Komputery też mają taką wentylację. No więc dawaj. Jedź. Jep. I wszystko. Jep. I prawie się udało. Już wygląda dosyć ciekawie, a więc słyszamy. Żebyście moje takie przyspieszone wraz z timelapsem komentarze przyspieszyli dwa razy. Tak w ustawieniach, nie? Tak serio. Niedługo będę musiał podłączać... Kurwa. Przy przyspieszonym to naprawdę mogę... Jest łamaniec językowy, ale dobra. Niedługo będę musiał podładować telefon, bo już mam, zobaczcie, 9%. A to nie jest dobra oznaka. Ale przyspieszę, bo wjedę na dół. No cóż, dobrze. Dobrze, więc teraz jesteśmy w trybie Drag Race'u. Więc zaczynajmy. Dobrze, teraz wybierzemy pojazd przeciwnika. Ja myślałem nad tym, aby ścigać się z Civita Bolid Pop Speed. Dobra. Teraz wyścig. No to zaczynamy. Let's go! Ruszamy. Jakby ktoś nie wiedział, to ja dopasowywałem wiatr raz z prędkością. Bo jak biegniecie, to wiatr też zadaje wam opór jakby. No jakby macie opór powietrza, jak biegniecie tak przez wiatr, no nie? Nie wiem, czy czaicie, ale okej. O kurde. Już go nie ma, jest w tyle. To moja? O kurde, wypadam. No, 8 sekund. Dobrze, kto ja? A na razie to wszystko, do zobaczenia. Żegnam i pa. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Ninja Drive. W tym odcinku zobaczymy, czy AI postaci aplikowanów Civity oraz tego auta. Zatrzyma tą ciężar. Pewnie, że zatrzymają ciebie. Taki spoiler na koniec odcinka. Jo. A więc zaczynaj. AI wie co robić. Zatrzymajcie Maciusia. Maciueza! Wie co robić. Nie jest takie głupie to AI, jak się wydaje. Dla mnie to średnio inteligentne. Tak szczera opinia. Ale jest. Nie powiedziałem, że nie jest inteligentny. Nie powiedziałem tego. Powiedziałem, że średnio. To nie oznacza, że wcale. Bo nie chcę mieć... Zamknij tą pizdę. No tak mówię, żeby nie było najazdu AI na mój dom. Zresztą pewnie i tak będzie, bo oddycham. Sorry, stary, z obiadem wszedł do mojego pokoju, bo akurat dopiero teraz mam obiad. 16:55, już 6 jest. Ale nieważne. Hej, się drzwi? Normalnie.
Znajdź jakieś coiny? Jeb. Zapierdalaj! Na górę! Szybko! Jeb! Dobra. Jee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 e
ogóle i subskrypcję. No AI nie potrafi zatrzymać ciężarówki, bo jest głupie. I tyle. Witajcie w pierwszym odcinku z Escape the Backrooms. Dzisiaj zagramy single player. Więc co, wyłamujemy to odcinek 1. To ja cię uwięziłem w Backrooms za karę, że jesteś nieposłuszny i niegrzeczny mały chłopczyk. No. A więc... jesteśmy. Kto oglądał Backroom z Found Footage, to ten wie, o co chodzi. Oczywiście. I kto grał też. Ale w szczególności jak oglądał na YouTube, bo YouTube ma wszystko. I kto oglądał takie shorty, to też wie. And hot team doesn't want us to escape. Dobra, to ja położę telefon na stole, bo idę wpierdalać obiad. Sam się nie wpierdoli, także wiecie. Jest czołga. Podążaj za strzałkami, inaczej zginiesz. Czas podładować biedaczka, bo oczywiście zdycha mu bateria. Mam tutaj, co mamy? Przypadek? Nie sądzę. Normalnie. Okej.
jedna rzecz. No cóż, to było łatwiejsze niż myślałem. Sorry, ale pokażę wam coś. Oczywiście tutaj matka się z dzieckiem bawi. Tutaj jest jaskrawe, bo oczywiście to jest inna aplikacja. I nie mogę przybliżyć. Ale tutaj są jak coś. Nie ma to żadnego związku z tym filmem oczywiście, także... No nie zwracajcie na to uwagi. Na aparacie wyszłoby lepiej oczywiście. Ale niech się bawią, póki jest jeszcze czas, bo mogą zawsze odejść, nie? Dobra, wracajmy. Ograniczaj to. Dobra, jestem. Mama. To jest przydatne, z tego co wiem. Kolejna latarka. Dobra, podłączę telefon. Także nie zwracajcie uwagi na stuki i puki, czy coś takiego. Wiesz, nie mogę tworzyć. Niby jest chowo, tylko nic strasznego się nie dzieje. Ja pierdolę. Jeb. Ziomuś mi mówił, że nie mam psychy tego nagrać, ale mam psychę. Tylko mówiłem, że w swoim czasie i chyba nadszedł ten czas. Więc no. Zobaczmy. Ponownie. Geralt z Wadowic, a tak naprawdę to Wiedźmin. Albo Gothic. Nie no, Wiedźmin to bardziej. A ktoś tam jest? Dwie osoby. Spierdalaj. Koleś ci mówi, żebyś spierdalał. To spierdalaj. Spierdalaj z mojej ziemi. Kto pamięta Stacha Jones, to naprawdę. Ja go oglądałem od najmłodszych lat. Nostalgia w chuj. Nie najstarsza, ale też najlepsza. Ej, co mnie Spierdalaj. Spierdalaj. Efetet ciebie zjeba. No ten, masz przecież ten, na tym polandzie tego, Wiedźmina. Ja podeszłem z tego Wiedźmina, statuetki Wiedźmina, on krzyczy na mnie, spierdalaj. Spierdalaj. Kurna, łosoś. Łososiami to się zajmuj łowieniem w Minecrafcie, a nie tutaj. Bo jedynie, gdzie mogą cię ryby obchodzić, czy jakiś inny lud, to podczas łowienia itemów w Minecrafcie, takich jak na przykład jadalnych, czy użytecznych.
Kto wie, o co mi chodzi, to ten wie. No, kto nie grał w Minecraft? Gościu. Cześć. O, siema! Chodź zobaczyć to Geralta. I od razu spierdalaj. Spierdalajcie. Czekaj. Chodź zobaczyć to Geralta. Spierdalaj. O kurde, patrz na to! Jakiś włącznik tajemniczy. Przypadek? Nie sądzę. Nasz uwagi awatar Januszczy. O to kurde. No co do kurwy, trójkątny Kononowicz. Chyba jako bonusowy odcinek pokażę. Ale to później. I oczywiście w kosmosie. Trójkątny Illuminati w wykonaniu Krzysztofa Kononowicza, Mlecznego Człowieka. Kto wie, o co mi chodzi, to ten wie. No, kto nie oglądał Kononowicza? No gościu, wstyd, jak nie oglądałeś. Wstyd. To jest dramat, kurwa. Tak jak Zbigniew Sconoga mówił. Kto też go nie oglądał? No gościu. Widzisz to tutaj? No weź nie wczytuję mi, o kurwa, gdzie ja razem? Zobacz. Pytał mi, o kurwa, what the fuck is this shit? Nie wiem. Z pająkom Janusz. Pająkom. O, dziurka. No, tam był... Coś tam powiedział, ale chuj wie, o co mu chodziło. No. Ej, yo! O kurwa, to czas nie. Nie, ja nie. Tak, nie. Moje miasto to białystok. A moje życie to białystok.